Na mostku japońskiego promu Toyamaru kapitan Kondo z niepokojem przeglądał ostatnie komunikaty pogody. Tajfun Mari, który wcześniej szalał nad wyspą Honsiu, południe był już na Morzu Japońskim i z prędkością ponad 100 km na godzinę kierował się na północny wschód. Przewidywano, że do ciśniny Tsugaru dotrze około godziny 17. Toyamaru przypłynął z Aomori do Hakodate o godzinie 11. O 14.40 miał wyruszyć w rejs powrotny, by do portu zdążyć jeszcze przed nadejściem tajfunu. Jednak ze względu na spodziewany sztorm, inny, mniejszy prom nie mógł wypłynąć w swój planowany rejs i pasażerowie oraz pojazdy zostały przeniesione na Toyamaru, opóźniając jego wyjście w morze. Obawie przed spotkaniem tajfunu na otwartym morzu, kapitan Kondo postanowił odwołać kolejny rejs zaplanowany na godzinę 15.10. Toyamaru należał do Kokutetsu, państwowych linii kolejowych, słynących z ogromnej punktualności. Rozkłady rejsów były zsynchronizowane z rozkładem jazdy pociągów i każde opóźnienie było bardzo źle widziane. Na domiar złego, na pokładzie promu znajdowali się przedstawiciele zarządu kolei, którzy spieszyli się na pilne spotkanie do Tokio. Wprawdzie nikt nie wywierał na kapitana bezpośredniej presji, ale czuł on moralny obowiązek wyjścia jak najszybciej w morze. Około godziny 17, po obfitych opadach deszczu, pogoda się poprawiła. Zakładając, że tajfun minął zgodnie z przewidywaniami służb meteo, kapitan Kondo postanowił wyruszyć w podróż do Aomori. Katastrofy morskie. Rzadko obecnie spotykanymi promami roll-on, roll-off, w skrócie zwanymi ro-ro, czyli takimi, na które pojazdy wjeżdżają na własnych kołach, są promy kolejowe. Na pokładzie takich jednostek znajdują się tory umożliwiające wtaczanie do wnętrza całych składów pociągów. Jednym z takich promów, o którym już zrobiłem kiedyś podcast, był polski prom Jan Heweliusz. Armatorem promu Toyamaru były japońskie koleje państwowe. Wybudowany w Kobe, służbę na morzu rozpoczął w roku 1947. Miał blisko 119 metrów długości, 16 metrów szerokości i, pomimo napędu parowego, mógł rozwinąć prędkość do 20 węzłów. Na pokład zabierał 1128 pasażerów oraz 120 członków załogi. Obsługiwał regularne połączenie przez cieśninę Tsugaru między Hakodate na wyspie Hokkaido a Aomori na wyspie Honsiu, pokonując trasę w 4,5 godziny. Był jednym z pierwszych japońskich statków wyposażonych w sprzęt radarowy. Uważano go nawet za flagową jednostkę cieśniny Tsugaru. Sylwetkę statku wyróżniały cztery kominy ustawione nie centralnie, lecz parami, po dwa na każdej burcie. Choć niewątpliwie piękny Toyamaru, posiadał jednak pewną wadę. Nie miał wystarczająco wytrzymałej furty rufowej. Ówcześni konstruktorzy uznali ją za zbędną, ponieważ statek i tak nigdy nie wypływał zbyt daleko w morze. Większa część rejsu wiodła osłoniętymi akwenami w odległości nie większej niż 20 km od lądu, a poza tym pompy były w stanie usunąć wodę, która ewentualnie wdarłaby się na dolny pokład. Katastrofy morskie. Podczas II wojny światowej żołnierze amerykańskiej służby meteorologicznej na Pacyfiku zaczęli nadawać tajfunom żeńskie imiona. Każdy tajfun miał imię na kolejną literę alfabetu. Zwyczaj ten, z pewnymi modyfikacjami, dotrwał do dziś. W Japonii jednak, przynajmniej jeszcze w połowie ubiegłego wieku, tajfunom nie nadawano imion, lecz je po prostu numerowano. Taki właśnie tajfun, oznaczony numerem 15 lub imieniem Marii, 26 września 1954 roku zbliżał się do cieśniny Tsugaru, oddzielającej Hokkaido od Honsiu.
przewidywano wiatr o sile ponad 100 km na godzinę, wiejący z południowego wschodu. Owego feralnego dnia, 26 września 1954 roku, Toyamaru przypłynął do Hakodate około godziny 11. Rejs powrotny zaplanowany był na godzinę 14. Kapitan Kondo, studiując prognozy meteorologiczne, ocenił, że zdąży dopłynąć do Aomori, nim tajfun dotrze w ten rejon. Jednak inny, mniejszy prom tego samego armatora zatrzymano w porcie z uwagi na sztormową pogodę, zaś jego pasażerów i pojazdy skierowano na Toyamaru. Opóźniło to znacznie rozpoczęcie rejsu oraz niewielkie przeciążenie jednostki. Kapitan pierwotnie odwołał rejs, ale po pierwszym uderzeniu tajfunu siła wiatru i opady deszczu znacznie się zmniejszyły. Uznał więc, że bez problemów powinien dotrzeć do Aomori. O 18.40 oddał cumy i wyszedł z portu. Na pokładzie znajdowało się 1314 pasażerów, w tym 35 amerykańskich żołnierzy z 1. Dywizji Kawalerii, którzy jechali założyć nową bazę w Higashine. Po niespełna pół godzinie kapitan Kondo zrozumiał, że tajfun wcale się nie skończył. Nieopodal portu rzucił więc kotwicę, chcąc przeczekać kolejne uderzenie żywiołu i poczekać na poprawę pogody. Niestety, kotwica nie utrzymała statku i prom zaczął dryfować w stronę plaży Nanae na przedmieściach Hakodate. Woda wdarła się na pokład przez furtę rufową i zalała maszynownię, powodując zatrzymanie silników. Około 22.30 prom osiadł na dnie i jednostka nadała sygnał SOS. Silne fale uderzające prostopadle w burtę spowodowały wywrócenie się statku na bok zaledwie kilkaset metrów od brzegu. Wszystko trwało 19 minut. Z osób znajdujących się na pokładzie ocalało jedynie 159. Zginęło 1153 pasażerów i członków załogi. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych pozostaje nieznana, ponieważ były osoby, którym udało się dostać na statek w ostatniej chwili oraz takie, które anulowały swoje bilety tuż przed wypłynięciem. Była to największa katastrofa w dziejach japońskiej marynarki i porównywano ją do katastrofy Titanica. Prom przewrócił się blisko plaży Nanae na niezbyt głębokiej wodzie. Jej temperatura była relatywnie wysoka, co zatem było przyczyną tak dużej ilości ofiar? W jednym z opracowań znalazłem informację, że kapitan wydał polecenie, aby z uwagi na niebezpieczeństwo pasażerowie nie wychodzili na pokład. Dlatego też stewardzi zamknęli kabiny pasażerskie na klucz, uniemożliwiając ratunek. Inną przyczyną było zapewne i to, że kabiny pierwszej i drugiej klasy zlokalizowane były nad pokładem kolejowym, trzeciej klasy zaś pod nim. Dlatego wielu pasażerom trudno było je opuścić. Ocenia się, że w chwili wypadku zaledwie 300 do 400 osób opuściło pokład. Gdyby pasażerowie wyszli na zewnątrz, gdyby mieli na sobie kamizelki ratunkowe i gdyby nawet zostali porwani przez fale, mieliby znacznie większe szanse na ocalenie życia. Katastrofy morskie. Tajfun Mari zatopił także kilka innych promów w okolicach portu Hakodate. Seikan Tokachi Maru, Hidaka Maru, Kitami Maru i Seikan Maru. Zginęło 275 członków ich załóg, a łączna ilość ofiar tajfunu Mari, który od owej nocy przemianowano na Toyamaru, przekroczyła 3000. Jednym ze skutków katastrofy promu było podjęcie decyzji o budowie podmorskiego tunelu kolejowego Seikan, łączącego Hokkaido z Honsiu. Tunel ma 54 km długości, z czego 23 km znajdują się pod dnem morza. Oddano go do użytku w roku 1988 i jest to najdłuższy podmorski tunel kolejowy na świecie, a drugi pod względem długości całkowitej,
po tunelu pod przełęczą Świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich, który jest dłuższy o 3 km od Seikan. Katastrofy morskie. W następnym podcaście opowiem o katastrofie 7-masztowego żaglowca, która miała miejsce w archipelagu Scilly, cmentarzysku statków, które znajduje się u południowo-zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii. Do usłyszenia!